Do drużyny Roberta Kościuka dołączyło dwóch nowych koszykarzy. To zawodnicy, którzy powinni zrobić różnicę. Mają sporo doświadczenia i także za sobą grę o stawkę. Bartosz Zubik, który w ostatnim sezonie grał do Rolny Sakłocka i z tym zespołem uzyskał awans do pierwszej ligi. Natomiast doszedł również do nas Michał Busz z zespołu Muszkieterów, Nowa Sól, zespołu, który rozwiązał się, także uważam, że obaj zawodnicy są zawodnikami, którzy bardzo dużo wniosą nam do tego zespołu. Gimbasket jest miejscem, gdzie rozwijają się młode talenty. Szkoleniowiec zespołu co roku wprowadza do pierwszej drużyny najbardziej perspektywicznych zawodników z młodszych roczników. Teraz nadzieje też dostały szansę na kontakt z koszykówką pierwszego zespołu. Trenują zawodnicy, którzy w zeszłym roku grali jeszcze w lidze juniorów. Mieli okazję grać również w lidze juniorów starszych. Mało tego, uczestniczyli w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski, jak i juniorów, tak i juniorów starszych. Także myślę, że są to zawodnicy z takim doświadczeniem młodzieżowym. Natomiast myślę, że przyszedł czas na to, żeby nabierać doświadczeń i pewności siebie w rozgrywkach seniorskich. Także ten rok może być dla nich rokiem w jakimś stopniu przełomowym. Wszystko w ich rękach, trzymamy oczywiście kciuki. Za gimbasketem już najbardziej nielubiana przez zawodników część przygotowań do ligi. Teraz odbywają się zajęcia typowo koszykarskie. W pierwszym okresie przede wszystkim pracowaliśmy nad przygotowaniem fizycznym. Koszykówka była dodatkiem, bardziej skupialiśmy się tutaj na wzmacnianiu graczy, na budowaniu graczy, jednocześnie nie zapominaliśmy o pracy nad indywidualnym wyszkoleniem. Także dopiero teraz tu we Wrocławiu zaczynamy pracować w grupach większych, mniejszych, także zaczynam pracować nad rozwiązaniami dwójkowymi, trójkowymi. No i spróbujemy to później przełożyć na zespół. Najbliższy czas to więcej taktyki, rozwiązań, zgrywania zespołu. Drużyna planuje rozegranie kilku meczów towarzyskich. One będą kluczowe. Na pewno potrzebujemy czasu na to, żeby się zgrać, na to, żeby się dopasować, żeby się poznać nawzajem. I myślę, że każdy mecz będzie odgrywał bardzo znaczącą rolę, oczywiście naszą korzyść. I stąd w tym okresie ostatnim, przed sezonem, będziemy starali się rozegrać jak najwięcej meczów sparingowych, żebyśmy mogli lepiej poznać taktykę. Co do sezonu, on na pewno nie będzie łatwy. Zespół jest w jakimś stopniu w przebudowie. Chociaż uważam, że mam graczy, którzy są młodymi graczami, ale już doświadczonymi na parkietach drugoligowych, także myślę, że nadszedł czas, żeby brali ciężar gry na siebie i przy pomocy nowych graczy myślę, że będziemy stanowić taką ciekawą drużynę, bo kto wie, czy nawet taką nieobliczalną, która może w każdej chwili zaskoczyć przeciwnika. Pierwsze spotkanie o ligowe punkty Ruben Gimbasket Wrocław rozegra 28 września